Bakwasty zaczynają swój oblot 2015. Wychodzą z ciemności do światła. Żółciutkie. Tennice zostały wyczyszczone tydzień wcześniej. Spodziewaliśmy się wcześniej oblotu, ale pszczoły same wiedzą, kiedy pora. O, tutaj też już wyszły. Siódemce jeszcze nie, ale w tym już wyskoczyły. Bakwasty GZ od państwa Lewandowskich. Pięknie przezimowały. Sporo zapasu jeszcze mają, spojrzałem. Myślałem, że mówią, że ta pszczoła sporo spożywa zapasu, ale nie wymagają podkarmienia. A wręcz przeciwnie, w porównaniu do krainek, które mam, to krainki bardzo długo czerwiły na jesieni. I dzisiaj poddawałem ciasto. A bakwasty mają jeszcze sporo zapasu. Po trzy ramki jeszcze mają zapasu, także myślę, że spokojnie do pierwszych wierzb, zanim wierzby, nasze tutaj stare wierzby, ale sporo ich jest, zanim zaczną coś dawać, to bakwastom wystarczy na rozwój wiosenny. O, te wierzby tu się ciągną. Piękny oblot. Przepraszam, że tak może. Niedokładnie nagrywam ten film, ale mam nogę w gipsie, bo pszczelarz kontuzjowany. I tak powoli się pszczółki już ruszają. Trójka wcześniej się obleciała. Już weszły do środka. Czyli dobrze. Szybki, obfity, krótki oblot był. I tak powolutku nasza pasieka budzi się do życia. Pozdrawiam wszystkich, pasieka na Kaszubach. Do usłyszenia.